Dzień dobry. Smutny dzień, a jednakże skłania do refleksji. Od jakiegoś czasu są przed nas podnoszone kwestie wiatru i pracy w wiatr. Niedawno, czyli w Rzeszowie, film, który pokazywałem, obracał płytami, rozszedł się ładnie, ale niestety były naciski ze strony budowy, żeby ten film usunąć. Kilka dni albo nawet tygodni wcześniej następna sytuacja, także z Rzeszowa, operator 100 km na godzinę, zgłaszane alerty, on jednak pracował. Na TikToku można znaleźć, umieszczę linki pod spodem. Dziś sytuacja z Krakowa, wywrócony żuraw i jak przed chwilą się sam dowiedziałem, operator według TVN był w środku. To on jest najbardziej poszkodowany, czyli te wszystkie uderzania, że lub komentarze, że go tam nie było, to niestety, sorry, ale jeżeli pół narodu operatorskiego twierdzi, że jestem dla nich najbardziej mnie nienawidzą, to właśnie przez takie rzeczy, że staram się dociekać. Jeżeli operator był w kabinie, to ktoś go tam wpuścił, by jest coś takiego jak alerty i kierownictwo powinno te alerty przewidywać, tym bardziej, że teraz rozchodzi się to w mediach, jest łatwo. I nie pozwolić na pracę w takich warunkach. Zatem Małopolska Komisja Operatorów Żurawi będzie kierowała wniosek do prokuratury o na pewno zagrożenie, stworzenie zagrożenia w ruchu lądowym i namawianie do nagabywanie do przestępstwa, bo w tym momencie, jeżeli operator był u góry i kierownik go namawiał do tego, lub nie zakazywał, nie wzbraniał się, no to tak powinien odpowiadać. Teraz sprawa operatorska. My poruszamy sprawę operatorską, że pracuje się w wiatrach. Jeżeli nawet my się stosujemy i nasi pośrednicy są na tyle mądrzy, że dostosują się do tego i na budowie stwierdzą, że jutro lepiej nie pracujmy, bo może się coś stać, to niestety zdarzają się wypadki typu samozwańcy. My musimy się z tym użerać, że tak powiem, i wskazywać. No nie zawsze uda się nagrać, i teraz takie nagranie dla Państwowej Inspekcji Pracy, no to nie jest podczas kontroli wykonane. Różnie bywa, ale bardzo Państwową Inspekcję Pracy chciałbym pochwalić. Wczoraj już się dowiedzieli pośrednicy, że będą kontrole i będą karać za takie coś, jeżeli ktoś będzie pracował. Więc bardzo dziękuję Państwowej Inspekcji Pracy za takie podejście. Mam nadzieję, że takie podejście było w całym kraju. Co do operatora, jeżeli on tam pracował pod naciskiem kierownika, no to sprawdza się to, co mówiłem, czyli jesteśmy naciskani, typu albo robisz, albo tam są drzwi, na twoje miejsce jest 10. Jeżeli operator pracował bez nacisków, bo był zmuszony do tego, bo przecież ma mało pieniędzy i no trzeba robić, ja jestem tak wprawny, że potrafię. Sorry, jego wina. Tu nawet bym nie żałował. Jeżeli komuś się nie podobają moje wpisy, bo takie są, mi zależy na tym i tak samo w reportażu było wskazane, że dobrze by było, gdyby był wypadek, w którym naprawdę zginie większa liczba osób, żebyście zwrócili uwagę na żurawie. Od 3 lat jest wałkowane. Ja, inni operatorzy i nie możemy się z tym przebić. Teraz, na przykładzie tego wypadku, macie możliwość zainteresowania się tym wszystkim i wyprostowania. I tutaj nie będą tylko warunki pracy, czy mamy klimatyzatory, czy mamy wiatromierze, bo klimatyzatory różnie montują i czasami się pożar się boże. Niektóre firmy montują i to bardzo dobrze, za co im chwała. Niektóre firmy potrafią zamontować stacjonarny wiatromierz, a nie operator ma taką zabaweczkę w ręce i ma sam sprawdzać. To nie o to chodzi. Ale sztuka jest sztuka, nie? Odwaliliśmy to, co jest w rozporządzeniu. Ale stan maszyn, tachometry rozliczające godziny pracy operatorów, żeby nie było przemęczenia i no niestety, ale lewych umów i lewej pracy, że tak powiem, są przypadki, kiedy to operator
sam dopisał sobie godziny na budowie, w której jest bardzo mało ludzi i to wyszło. Czyli okradł inwestora w tym momencie. Pośrednik musiał ponieść za to karę, że tak powiem. Są kary Państwowej Inspekcji Pracy za przekraczanie 8-godzinnego czasu pracy dobowego. Bardzo jakby ubolewają nad tym ci, którzy są na jednoosobowej działalności gospodarczej, ale rozporządzenie jest i wszelkimi sposobami walczymy o to, żeby było przestrzegane. I tu Państwowa Inspekcja Pracy znowu podziękowanie, bo po ostatnich kontrolach tych 240 na budowach w Polsce Państwowa Inspekcja Pracy doszła do wniosku, że jest po prostu oszukiwana także przez operatorów. Dlatego chyba tak porządnie wzięła się do pracy i tu nie podaruje. Taki wypadek jak dziś. Piękny przykład na to, co się dzieje w tej branży. Tego operatora nie powinno tam być. Jest wskazanie, czy nawet przepis, że 25 metrów na sekundę, nie ma prawa nikogo być w kabinie. Teraz, jeżeli będzie taka linia obrony, że oj, on nie wiedział, że będą takie podmuchy i nie zdążył zejść, tak jak to można zrobić przy burzy. Burzę widzimy, pamiętajmy, że mamy coś takiego jak aplikacje, mamy alerty i co mądrzejsi pośrednicy rozesłali do swoich operatorów takie SMS-y typu jutro dziękujemy pracę, bo będzie wiatr. Czyli nawet nie wchodzicie. A co niektórym widzę się nie chciało. Dyskusja na ten temat bardzo zapraszam do obszernej. Ja już nie będę przebaczał, nie będę chronił operatorów takich, którzy właśnie łamią prawo, więc nie dziwcie się mojemu podejściu. Tyle pracy było włożone w walkę i mojej, i operatorów, że jeżeli ktoś, druga strona, staje okoniem, to ja nie będę się szczypał. Zapraszam.